Cześć wszystkim, siemanko wszystkim, z tej strony też Mateusz, a to jest odcinek trzeci z Farming Simulatora 14. Jeśli się nie mylę. Dzisiaj mamy czwartek. Nie, dzisiaj czwartek nie jest, co jest? Piątek. Dzisiaj mamy piątek. Piątek dzisiaj jest kwiecień 2024. O ja. Tu jest dziwna kamera ustawiona. W farmingu to silna to jest lepsza kamera ustawiona. O. Dwa takie same auta. Oj. Jestem już w biogazowni. O kurde, auto muszę zatankować. €8. Kurde, muszę samochód wykonać. Już trawa urosła. Kurde, ale mam boulder na tej farmie. No fajne zdjęcie będzie. Ten kombajn był w farmingu 13. Oż ty. Chyba sobie jaja robisz. A i tak zaraz to zniwa koniec, więc... Kurde, jak one się tu zmieścić? Jak te kombajny się mają zmieścić? Tutaj drzew nie można było ścinać, dopiero 16 się pojawiło w formie.
idziemy z pola. Ale się ruch zrobił. Oż ty. Super, nie wiem, że muszę trawę skosić, jeszcze muszę podjechać pick-upem. Gdzie mam przyczepę, skrzyniówkę? Tu jest, bo tamta jest przeładowana. Ta, nie, nie. Najpierw podjedziemy do silosu. Oj, nie będę. Wyładuję wszystko z... Kurde, no, no. No, 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 no. Teraz jadę do silosu. Za mnie przyczapę i od. To jeszcze była inna trochę. Zrezygnował? Spoko. Ten. Ale nie zbiory. Ja na które to miało być? To się nie wypuszczało. A, dobrze. Teraz zyskam hajs. €60. Na razie nic nie muszę kupować, ale zbieram na nowy kombajn. Ciągnik na wielki. Przynajmniej dwa ciągniki. Chyba stary to są. No. Jeszcze nie działał, jest tego dosterka. Padnie do 13. Dopiero w 15 się pojawiło, prawidłowo działające dosterka. Cisternę mogłem nie kupić. Można gdzieś postawić i później tankować. No dobra, bym nie postawił. Na razie się tam nie wybiorę. Sprzedam dwa kombajny, zostawię jeden już. Skrzynię mi przy... Czemu to zsuwa?
Kurde, mogę zatankować. To też drzewa. Ale też pewnie nie mogłem wcześniej. Ale będę miał pochowania. Podjedziemy. Rzepak tutaj mam. Może będzie 11 tygodni odcinek. Przecież po 18. Ure, naszło tych powiadomień. Czekajcie chwilę. Oj. Jakiś gół. Będzie ten pika. Trzeba zabrać słomę i zabrać ten nie słomę, tylko prawe i zabić. Gdyby jest o to jest słomę. Muszę go przeparkować. Bergmana sprzeda się. Zostawię trzeba będzie ten teraz tak samo rozrzutnik i beczkę. Wtedy nie było jeszcze przyszedł. No on dodali 17. Co mi tak wolno? Może coś nowego właśnie. Tak. O, to mogę zmienić. Super. Nie, kukurydzy nie mam jak. Będę dodatkową sumę. Okej, tu już skąd? Okej. Uuu, 95. Tak, to jest tylko... Fajek! Ryby ciągnięty nie wiem co. Na godzinę może jeździć. Czekajcie. 20 prawie. Aha, bo limit. No szybko przebiegamy. O, 47 to mało. Aaa, wiem dlaczego miałem ten. I tam trochę było w silosie. Ile, gdzie jest? Dobra, zawiozłem tutaj. Farmy mam najbliżej do portu.
Tak, rasista, daje za tego. O, 75 euro, dobre. Ale dobry zbiornik, paliwa ma 235. Tu jeszcze było dostępne krowy. 16 owce, 18 świnie. To jest 20. Czy dali konie, czy nie? No patrz. Sierota z tego pracownika. Pełna przyczepa. Szczerze nie mogę tego sprawdzić. Nie to. Super. Blokuje mi ten kultywator. Ja. Przejedzie. Robocza się nie rypie na szczęście. Ten się pracuje. O, trochę pastek jeszcze jest. O nie. Chwila. Może odjechałem? Do tego, że... No szlak. Nie, jest po prostu jeszcze pełno, ale tych 3% to mogę sobie... Trudno się tylko wygadamy znowu. Jasny gwint, czemu on tak jeździ? Do góry i na dół. Nie można normalnie pola wyjść. Aha, będę się dobiega za mnie zawieść. 8 minut. Dobrze. Tak, tutaj mi się wszystko zajmie, czy nie? Jeszcze mam osusa wolnego. Nie, to chyba ten... Nie, raz na tym większy. Czemu on tak dziwnie jeździ? Może to panie się zastanawiać. Dobra, udało się. Oj, nie ścisnąłbym się. Patrz, nie wyjadę, bo nie mam jak. Pikap nie jest potrzebny, jest pikap, ale nie dusz. Ile tam już? Dobra, 73? Nie. No super, nie złożyłem podbieraka. A, 90 euro mam. Kurwa, by się przydał taki ten, żeby mógł ładować sprawę gdzieś.
99 euro. Wow. Znaczy nie miałem jeszcze tyle hajsu. Dobra, skończył mi. Nareszcie. A potrzebuję nowego ciągnika. Kurde, zanim zjadę na dół. Trochę czasu. 13:08. Muszę zegar ustawić w tablecie. Ciemnota. Super, mam dwa skidosy pełne. Za 45 minut, a ten za 7. O, nie się robi trochę. No to normalnie jakoś idzie. Tylko tamte też się rypią. Też zdążył skultywatorować? To może będzie tam stosowanie. To jest taki dobry. Tylko nie mogę się używać. Tylko praca. A, udało się. A, dobra, nie będzie trudno. Mam 84 w końcu. O ja, tu błąd zrobił. Trzeba będzie go poprawić. Tu jest dopiero ten Lindner. Jaki to jest model? Geotrack. To jest Lindtrack. No to inny model. Dobra, a nie, tu nie ma jak. To jest przypomniony ten magazyn cały. To muszę jechać do biogazowni, żeby to rozładować. No jeszcze z głowy nie ma. Tu się w ogóle nic nie zmieni. Mogę dać jakąś dodatkową zawartość czy coś. Aby to pomaga. Thank you.
Ło, 113 mam. Dużo. Jeszcze trochę będę... Nie wiem, tu masz kosztuje. 190, a kombajn też 190. Dobra, najpierw kupić ciągnik. A ile bym miał za sprzedażą kombajnu? Gdzie ten kalkulator? To 79 kosztuje. Mało, 118 bym miał. To bym musiał dorobić. Ale on zera pewnie. Gdzie ja mam jakiś wolny? A, ten jest wolny. Gdzieś... O, trawę proszę. Ta przyczepa jest oryginalnie z Farmiga 13. Mamy ją w 17, 19, 15 i 22 nawet. Chyba. Nie wiem. Brałem tylko w 17 i 19. Nie wiem, czy jest to 22. Muszę to odpalić z YouTube'a. Ciekawe, ile będzie bez tego pola. Zaraz będzie pełno. Pięćdziesiąt, połówka. A znów przewieźć. Kiedy się zapcha ten cały magazyn. Bo to jest duże pole. Jeszcze raz pracuję na tym polu z prasą. Chyba nigdy wcześniej nie pracowałem. Tak. Z takim ciągnikiem. Nawiodę te pole, przydałoby się. O, to nawet nie musiałem podjeżdżać, co? Tak. Za 11 euro mam. Na kostkę poszło, dwie. No, przewiozę, będzie cała przyczepa pełna. Nie.
No jakoś normalnie jeździ. Tam to jeszcze chyba ile? 2%? Bel? Ile już mam? 100. Pełna. Chyba, żeby się kupił jeszcze jedną taką. Kurde, zanim wrócę, to mi tutaj trochę pastek narobi. Jaka przyczepa jest dobra? Większa niż inna jakaś. Weszło. Nie wiem po co to skrzynie są i to w nich jest. Chyba przetworzę te bele, to ja rozumiem. No dobra, to skrzynie chyba też. Zrobić jedną rzecz. Sprawdzić, ile jest mleka w tym, bo tutaj nie można było sprawdzić jeszcze stanu mleka. Tutaj kostek to jest. Wow. Przewiozę to. Chwila, gdzie jest mleko? Station, gdzie jest station? A tu? A harbor? Też taka cena dobra. Dobra, tylko że o 200 euro w dół cena. Oj, 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 oj. I teraz pytanie, jakie to się zmieszczy. Procent mleka, wow. Ale zaraz to jeszcze pewnie da się na chwilę. Tutaj wysłało mi. O, 130, 130. Zaraz będę chciał mieć na wykupić. No jeszcze mi taki zaraz, przynajmniej 3-4 euro chcę mu zbierać. Jedną sieczkarnię, taką komoś tam jedną kupię, jedną kosiarkę. Ohoho, ile tego już mi robiło. W razie jak ten, to też sprzeda się. Rozrzucić mi tak, no dobra. Tak czy siak, to jest trzeci odcinek, mentalny powrót. Coś się zwiesił.
Patrzcie, ale się spitolił. Ja pierwszy raz widziałem. Wow. Oj, jeszcze dwa przejazdy i jeszcze jedną niecały przejazd i będzie. Dobra, jeszcze 62. Kolejna partia będzie. Będę musiał się brać za kultywację tego pola. O jaki, nie będzie ostatni post. To 175% wyszło, prawie 200% słomy. O ja, będę się ważyć ładowarkę bezprzewodową. Jeszcze podjadę pod rozrzutnik, bo nawet nie wiem ile jest zbieranej. Trochę to będę prawie. Gdzie ten urs? Będę mógł znaleźć dwa pola. A za oknem coś robią na ulicy. Mam dwa sprzęty torcza, jeden po Kinderem, Kukher, Ursus, Lamborghini, Lindner, Pach, Pron, Altustin i inne sprzęty. A i Bergman. Na razie chyba nawiezie mi to małe pole. 68% napełnienia, wow. Grafika trochę kiepska, ale to nie moja wina, to wina nagrywarki. Sorry, nie chciałem z tą grafiką, ale to nie moja wina. To wina grafiki. Tak czy tak. O, to trochę mieszka to mam, wow. Okej. W tym odcinku chyba będzie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli się Wam podobał odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeśli się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Cześć.